Witajcie moi drodzy. W dzisiejszym filmiku chciałam pokazać, co będę wysiewać, co będę siać. Będę siać zioła i mam tutaj taki pakiet ziół. Tak, tutaj z tyłu wam pokażę. I są to mianowicie koper ogrodowy, mięta pieprzowa, bazylia właściwa, pietruszka i kolendra siewna. Ponieważ jest to zapakowane, widzę, w taki ładny pakiet, więc każde zioło jest osobno w środku zapakowane woreczkiem. Ale to zaraz zobaczymy. I teraz tak. Ziemia. Ziemię mam przygotowaną tutaj do wysiewu. Może być też również ziemia typowo do ziół. Mi już się praktycznie skończyła, dlatego już postanowiłam wykorzystać tę ziemię do wysiewu. I napełnię nią pojemniczki, te, które wam pokazywałam wcześniej, które mamy tutaj zakończone dziureczką na podstawce. Mamy cztery rodzaje ziół, cztery gatunki. Ja sobie również tutaj te cztery pojemniki przygotowałam. Wodę, spryskiwacz i ziemię. No dobra, no to jedziemy. No dobra, to teraz pokażę wam, jak to wygląda. Zapakowane mamy następujące nasze zioła w takich opakowaniach, w takich saszetkach. Tak? To są takie saszetki. Do niej widzę, już mamy takie zaznaczniki opisane na przykład. I tutaj z tyłu, w jakich warunkach one lubią żyć, czyli co lubią. Lubią dużo nasłonecznienia, podlewanie regularne i polecane stosowanie nawozu. Ponieważ pierwszy raz takie mam zioła, nigdy nie kupowałam właśnie w takich pakietach, więc no, też muszę się z tym zapoznać, żeby nie popełnić błędu i żeby wam źle nie powiedzieć. Kolendra siewna, czyli kolendrum, to mamy tutaj. Następnie mięta pieprzowa, to mamy tutaj. Mam nadzieję, że to widzicie. Mięta pieprzowa. Pietruszka, to mamy tu petroselium, to jest to. Następnie koper ogrodowy, no to jest ta pierwsza, tylko zastanawiam się, czemu on jest w opakowania, ale zaraz do tego dojdziemy. I bazylia właściwa, ocimum basilium, basilicum, to będzie tutaj. Dobra, uporaliśmy się z tym. Pomimo iż tutaj mamy napisane, że na przykład w sytuacji bazylii wysiew jest od połowy maja, ja tak naprawdę już po prostu zioła wysiewam wcześniej, żeby już po prostu one były na wiosnę już gotowe, o wiele wcześniej. Ale to oczywiście, no wiadomo, producent proponuje tak, a no my troszeczkę to robimy wcześniej. Tu nawet jak mamy oznaczenia, tak, to każdy jest po kolei, nie wiem czy to widać, każdy po kolei ma napisany termin, kiedy można wysiać, do jakiego czasu, tak, i tak samo właśnie, i tak samo robimy. Dobra, okay. Zastanawiam się, czemu mamy dwa, ale nie wiem, czy dwa po prostu, no bo żeby tylko więcej było, pewnie o to chodzi. Ok, siejemy koper. Nakładamy sobie siemię tradycyjnie, tak. Ok, żeby nie była, słuchajcie, niespulchniona, ja sobie zrobię to rzutowo, jak wam mówiłam. Następnie sobie tutaj już wezmę i porządnie to podleję, przy czym
nasypię rzutowo sobie tutaj koper, tak? I podsypię jeszcze troszeczkę na to ziemię. Ile tego jest? No okej. Mało jest, wam powiem, i chyba dlatego nie jestem teraz zdziwiona, dlaczego są dwie saszetki, bo dla mnie jest to małe. Za wszystkie ziarenka będą być. W końcu za wszystkie płaca, nie? Taki żarcik, ale chyba się nie da. Dobra. Tak one wyglądają. To samo zrobimy sobie z drugą saszetką. Ambrosia. No nie, to jest to samo. Okej. Myślałam, że jest inna, ale... Tak, to jest to samo. Okej. Proszę bardzo, sobie zobaczcie. Dobra. I tak jak mówiłam, biorę sobie je rzutowo, tak? Sypuję, leci. Ja uwielbiam koper, słuchajcie, on po prostu jest przepyszny, tak? O, wam pokażę, jak to wygląda. Ok. I nasypuję sobie troszeczkę na to ziemi, przysypuję ziemią. I oczywiście tak jak wcześniej, o, tak, jakieś tam mamy posypane i znowu podlewam sobie tutaj spryskiwaczem. W końcu sobie kupiłam. Przecież to miałam. Żeby to tam, żeby woda dobrze też wsiąknęła. Ok. I moi drodzy, koper już mamy posiany, tak? Dobra. Teraz sobie ogarniemy i teraz tak. No i zaznacznik, które dostałam, etykietę, wkładam sobie do pojemnika. Proszę bardzo. Gotowe. Dobra. To robimy sobie koper w tą stronę, żeby było. To sobie ogarniemy na boczek, żeby nam nie przeszkadzało. No to okej, co? To bierzemy się za miętę pieprzową. Posialiśmy już sobie tutaj wszystkie zioła. Posadzone i podlane. Ja zaraz wezmę takie woreczki śniadaniowe. Każdy woreczek nałożę do kubeczka. Zrobię taką małą dziureczkę, żeby był przewiew. No i odstawiamy na parapet, czekamy kilka dni, około tygodnia, na pierwsze wykiełkowanie ziół. No i co? I polecam bardzo, żebyście sobie siały. To może ja już wezmę te woreczki. I tutaj taką małą dziurkę, słuchajcie, no zróbcie sobie, żeby mi zawsze to powietrze weszło, żeby nie było tak, że jest bez powietrza. O, tak gdzieś taką dziureczkę w miarę delikatną.
takim sposobem, moi kochani, są już wysiane nasze zioła, przykryte i niech rosną. Ja dziękuję bardzo za filmik. Do następnego razu. Mam nadzieję, że niedługo też coś innego będziemy robić. Oczywiście zapraszam do subskrybowania naszego kanału, do postawienia łapkę w górę, jak się podobało. I tyle. Dziękuję bardzo. No hej.